Siemka, z tej strony NTT, a dzisiaj mam dla Was do zaprezentowania opening 25 paczek, czyli pojemniki czołgi zwycięstwa. No więc zaczynamy. Pierwsza skrzynka. Pomyślałem, to jest 25 skrzynek. Złoto miałem wcześniej z eventu. No i zobaczymy, czy mi coś polosuje. Nie. Druga skrzynka, rudy. Spoko. Może być. Ja się cieszę, jak w takim tempie to chyba wszystkie czołgi zdobędę. Dobra, jedziemy dalej. Trzecia skrzynka. No te atesty też się przydadzą, jak na expienie czy coś. To się nieraz przydaje. No i dobra, dalej. Piąta skrzynka, nie. Jest 2945. No naprawdę, z takim tempem to chyba zdobędę wszystkie te czołgi. No dobra, która to była skrzynka? Szósta. Teraz siódma skrzynka, jeszcze 18 do końca. I... nie. 7 skrzynek i 3 czołgi? Dobra, może być. W takim razie chyba wszystkie zdobędę. Kromka B już mam, czyli Cromwell Berlin. Ja już go wcześniej miałem. Zdobyłem. No dobra, jedziemy dalej. No, doładowania. No ja poproszę jeszcze wiktorynkę. Jeszcze wiktorynka, czy się trafi? No zobaczymy. Zobaczymy. A, no i piszcie też w komentarzach, czy chcielibyście odcinek z omówienia tych 4 pojazdów, no jak i nie wszystkich, jeżeli polosuję wiktorynkę. To piszcie w komentarzach albo na Discordzie. No dobra, czy polosuję tą wiktorynkę? Czy polosuję? 11 skrzynek do końca. Kurka, jeszcze 10 skrzynek. No ale z takim szczęściem może trafić. I o kurka, szkoda, no. No szkoda, myślałem, że będzie wiktorynka, bo jak tak wylatuje jeden, to znaczy, że jest czołg, wylatują 3, no to, że nie ma. No szkoda, ale dobrze, przynajmniej trochę kasy. Się zbierało, 2 razy Isa polosował, no czy wiktorynkę polosuje? Bardzo bym chciał ten czołg, naprawdę. Do kolekcji bym bardzo chciał. Czy polosuje? No. Atesty. No i 5 skrzynek do końca. 5 skrzynek to jest bardzo mało. Kurka, cały czas atesty. Czy polosuję tą wiktorynkę? Bardzo bym chciał, naprawdę. Bardzo bym chciał. No i chyba już nie polosuję, niestety. Coś mi się wydaje. No, ostatnia skrzynka. Czy będzie wiktorynka? Czy będzie? Kurka, no niestety. Nie udało się trafić, ale i tak jestem bardzo zadowolony. Naprawdę bardzo zadowolony z tych 3 czołgów. Jeszcze Cromwella wcześniej polosowało też ze skrzynki. Jestem bardzo zadowolony. O właśnie, Cromwell. Isu, no dobrze, jest 2 rudy. Bardzo się cieszę. W takim razie piszcie komentarze, czy chcecie zamówienia tych 4 pojazdów. Jeżeli tak, no to oczywiście nagram dla Was ten filmik. No więc to już by było chyba... no chyba na tyle w tym odcinku. Jeżeli filmik się spodobał, to poproszę o łapkę w górę, suba. A no i wpadnijcie na mój kanał na Discordzie, link będzie podany w opisie. A więc to już chyba wszystko. Trzymajcie się, cześć!